Dobry wieczór, panie i panowie. Wracamy do was z kolejnym, siódmym już odcinkiem programu The Champ and the Coach. Z tej strony Łukasz Zaborowski, Polish Zombie Boy, a z nami nasi goście. Dyrektor sportowy Wojciech Rysiewski i Creative Director of KSW Maciej Łuczkowski, znany szerzej jako coach. Dzisiaj mamy dwóch coachów, panowie. Czy może się podmienimy kiedyś? Musicie walczyć ze sobą o tą ksywkę. Nie, po prostu kiedyś się zamienimy. Ty będziesz tutaj, a ja pójdę tam, gdzie ty się szlajesz. Wchodzę. Tak? Mamy wygodne siedzonko, zamieńmy się. Dobrze. Panowie, zacznijmy od początku. Jak zaczęła się wasza miłość do MMA? Mów normalnie, bo to będzie bardziej irytowało. Żartuję. Jak zaczęła się wasza miłość do MMA? Żartuję. Panowie, nie, ale tak zupełnie serio. Wojciech Rysiewski, wszyscy wiedzą, że zacząłeś swoją karierę w MMA od bycia hejterem na forum. Tak. Jak z takiego mało szanowanej pozycji zostałeś dyrektorem sportowym w KSW? Sam nie wiem. No musisz to trochę się rozwinąć? No wtedy nie było, nie można było hejtować na Instagramie, chyba jeszcze nie było Instagrama, albo przynajmniej był w powijakach, więc hejtowałem głównie na forum. Ktoś docenił moje umiejętności, bo zawsze hejtowałem merytorycznie, nie tak, że po prostu coś jest niefajne, tylko tu jest błąd, to źle zrobiliśmy. A że mam dobrą pamięć, to ktoś mi zaproponował, no skoro już tam wypominasz ciągle te błędy, to może byś zaczął jednak zamiast tego pisać po prostu newsy. No i tak zacząłem swoją karierę dziennikarską, redaktorską w MMA Rocks. Pewnie z kilka lat to trwało, do momentu, aż Maciek Kawulski do mnie nie zadzwonił, że szukają kogoś na początku do pisania informacji prasowych, obsługi mediów społecznościowych, kogoś, kto po prostu zna się na MMA i no ma jakąś tam wiedzę. No i naturalnie gdzieś zakres tych moich obowiązków w KSW się zwiększał i już w tej chwili no właśnie głównym moim zajęciem jest matchmaking, tak? Czyli pozyskiwanie nowych zawodników, proponowanie jakichś zestawień, które wspólnie potem zatwierdzamy z właścicielami KSW. No, chciałeś mi tu już twoja władza się tak rozszerza, kiedy urośniesz do rangi włodarza trzeciego. Mam nadzieję, że nigdy, bo nienawidzę tego słowa i jakby jest kilka słów, które bym usunął ze słownika polskiego MMA, to włodarz, federacja, prospekt. A ja te, które sprawiają mi trudność w wymawianiu. Czyli co drugie. Ale dasz mi w końcu powiedzieć. Tak. Był moment, że byłeś i w MMA Rocks, i w KSW. To był jakiś problem, bo było w sensie, że jakby, wiesz, pisałeś. Nie. Był taki krótki moment przejściowy. Ale od razu jakby też zakomunikowałem o tym w MMA Rocks, że pracuję dla KSW, nie pisałem już wtedy newsów o polskim MMA, tylko skupiałem się na zagranicznym, ale to trwało dosłownie, nie wiem, kilka miesięcy, bo no w pewnym momencie już po prostu nie dało się tego połączyć, tak? To jeszcze był też okres, że miałem normalną, nazwijmy to, pracę, więc po prostu zdecydowałem, że już całkowicie przychodzę do biura w KSW, dogadałem się z Maćkiem i od tego momentu już też przestałem pisać na MMA Rocks. Także no, oczywiście wiązało się to z jakimś konfliktem interesów, więc nie chciałem tego ciągnąć i nie miało to po prostu sensu. Tak? Uściślimy, przestałeś pisać artykuły, nie hejty. Hejty to już potem pisałem oczywiście pod jakimiś tam innymi nickami. Tak? Dobrze, teraz pytanie do ciebie, Maćku. Jak z znanego rapera, którego tytułowymi numerami był między innymi numer Pęknięty Jerz, trafiłeś do KSW? Przybliż tą swoją historię. To będzie szybsza historia? Nie. Może teraz jak w każdym dobrym programie dam wam wybór. Chcecie bardziej poetycką historię, czy taką bardziej ludzką przy ziemi? Prawdziwą, dokładnie. Prawdziwa jest taka, że... To takiej nie ma. Dokładnie, to takiej nie ma. Tak naprawdę to wywodzę się w ogóle poza tym, że faktycznie miałem taką dłuższą przygodę z muzyką i bardzo lubiłem ten moment, poza paroma tam aspektami bycia raperem, to był cudowny czas. I pracowałem też długo w agencjach reklamowych, więc jakby ja gdzieś
tę swoją kreatywność, o której wspomnieliście. Sam o sobie tak nie mówię, ale fakt jest to taka praca, która wymaga trochę użycia bani. Gdzieś to był taki naturalny shift po prostu, wiesz. Tak naprawdę dla kogoś, kto pracuje już na takim wysokim poziomie w agencji, sprzedaż czekolady, a sprzedaż emocji, bo można czekoladę sprzedawać emocjami, to nie jest aż tak, wiesz, no po prostu musisz poznać realia. Nie dużo wiedziałem o MMA, jak wchodziłem do tej wody, która nazywa się MMA. Bardziej gdzieś tam boks. Ja za dzieciaka z dziadkiem boks oglądałem. I to była ta rywalizacja, która gdzieś tam mi się podobała. Natomiast muszę jeszcze odnieść się, jak w polityce, do mojego przedmówcy, prawda? To jest debata. Chciałem troszeczkę, właśnie tak, potraktujmy to w ten sposób, ponieważ on nie przeniósł tak do końca, nie zakończył tego hejtu. On teraz przeniósł go, po prostu hejtuje nas w biurze na żywo. Nie musi używać forum, tylko po prostu podchodzi do biurka i mówi: słuchaj, to jest źle, to... Więc nie, ale jest ważnym, bardzo ważnym ogniwem. Jest gościem, który w ogóle w pracy lubię, jak ludzie się uzupełniają. To znaczy nie jak wkurza ich to, że czegoś nie potrafisz, tylko masz cechy, które twój współpracownik ma cechy, których ty nie posiadasz. Nie chciałbym powiedzieć, że ja jestem pinki, on jest mózg, bo to zabrzmiałoby... Nie powiedzieć. Tak, dokładnie. Natomiast prawdą jest, że to jest człowiek, który ma fenomenalną pamięć i wspiera nie tylko mnie, nas wszystkich w takich, wiesz, sprawach typowo merytorycznych. Zdarza mi się przekręcić nazwisko dość często. No, ale to przed chwilą, ale na szczęście zrozumiałem. Marcin Brzostek. Marcin Brzostek, dokładnie. I to jest moja słaba strona. Natomiast widzę rzeczywistość tak, jak chyba powinienem w kontekście promocji. Tak? I wspieram bardziej. Też nie śmiejemy się z tego. Raczej wspieram KSW w tej promocji. Nie zasiadłem na żadnym tronie. Po prostu pomagam i sprawia mi to wielką frajdę. Zaraz jeszcze wrócę do tej twojej pracy kreatywnego menedżera or creative manager, yes. Jak to można powiedzieć, yes. Po angielsku. Ale ja chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo możesz wyciągnąć hejtera z forum, ale nigdy nie wyciągniesz forum z hejtera. To wiemy na backstage. Mamy mieli... Czekaj. Odhaczamy cytat. Odkarczam. Bo w każdym odcinku ja mam jakąś taką mądrość życiową. A jako, że to siódmy odcinek, to... Słuchajcie, co uważacie o Fame MMA i tego typu galach? Czy, bo ogólnie każdy się z tego śmiał na początku, sam z tego śmiałem, ale się rozwinęli, nie ma co ukrywać. Czy to jest konkurencja, czy to pomaga w tym, że po prostu ludzie to już rozróżniają na tyle, że to jest, tu są friki, oni to nie są zawodnicy pełnoprawni, że tak powiem, MMA. To jest jakby takie show, ale to też przyciąga do KSW ludzi, czy jednak odbiera trochę KSW? Nie wiem, jak powiem pierwszy, bo aż mu żyłka wyszła. Nie, no bo to jest ciekawe, czy właśnie jestem ciekaw z tego, jakby widzicie liczbę od środka, więc jeżeli, czy to pomaga? Czy jakby wręcz przeciwnie, odbiera tych fanów i ludzie idą, a ja wolę tamte show, że tak powiem, i patrzeć, jak się biją goście, którzy tak naprawdę nie potrafią jeszcze tego robić. Nie, ja mam takie wrażenie, że te grupy są trochę całkowicie rozłączne, a może nie całkowicie, ale w dużej mierze rozłączne jednak. No, to jest produkt dla dużo młodszych osób, niekoniecznie zainteresowanych tym, co się dzieje już finalnie w walce, tylko bardziej przed i tym budowaniem tego eventu. Nie wiem, no też nie czuję, żeby w ogóle był jakiś wpływ tych freakowych gal na oglądalność KSW, bo ona, szczególnie teraz w tym okresie, kiedy no nie ma tej rozrywki takiej na zewnątrz, nie można iść do klubu, do restauracji, czy nie wiem, na jakiś koncert, tak, że siedzi się w domu i te nasze wyniki są tam, powiedzmy, nawet minimalnie lepsze niż się tego spodziewaliśmy. Także nie wiem, no pewnie długofalowy wpływ na polskie MMA i ogólnie na MMA dopiero poznamy, ale ja nie czuję, żeby to był jakiś problem, tak? W sensie też nie skłamałbym, jeśli bym powiedział, że oglądam raczej średnio, mam jak... MMA jest moją pracą, oglądam galę, powiedzmy dla rozrywki obejrzę czasem UFC, czy no też pewnie już bardziej z obowiązków służbowych wszystkie polskie gale. To już trochę nie mam ochoty jeszcze oglądać gali Fame MMA, gdzie no jakby sportowo... Nikt się nie interesuje. No jest mała szansa, że tam wydarzy się coś super interesującego, tak? Ale też nie neguję, nie krytykuję, jak ktoś, dla kogoś jest to rozrywka, w ogóle jestem zwolennikiem tego, że jesteśmy wolni i
każdy powinien, znaczy każdy ma prawo spędzać wolny czas tak, jak mu się podoba. Jak chce oglądać Fame, niech ogląda. Jak chce oglądać KSW Super, a jak chce oglądać, nie wiem, telewizję i nie wiem, Taniec z Gwiazdami, to też jest jego sprawa, tak? Maćku, a ty jaki masz stosunek do tych organizacji? Ja jak zwykle odniosę się do przedmówcy, a pan z jakiej partii jest, przepraszam? Bo... Z Konfederacji. Wolność! Z Konfederacji! Z Konfrontacji! Z Konfederacji! Ja mogę tylko powiedzieć z perspektywy tego, co widzę, czyli to, jak oni promują swój event, jak ich używają tego mechanizmów. Muszę powiedzieć, że ja jestem, myślę, że w ogóle tą szczyptą soli, którą dodałem do tego, jak my pokazujemy, jak promujemy nasz produkt, to jest kwestia takiej większej wrażliwości. To ja na to stawiam, to jest też mój charakter. Ja gdzieś tam jestem wrażliwcem, nigdy tego nie ukrywałem. Więc postaram się pokazywać zawodników poprzez ten sukces, który odnoszą, poprzez ich ciężką pracę, ich rodziny, ich codzienne życie, czyli to, co tak naprawdę składowe człowieka, który jest zawodnikiem. Oni natomiast stosują takie bardzo, jakbym miał to nazwać tak wprost, takie bardzo tanie chwyty, które po prostu, wiesz, to jest kartofel, kupcie kartofla. No i to jest, być może to się sprawdza, bo to jest też esencja naszego społeczeństwa, bądźmy szczerzy. Ale nie jestem fanem tego, jak promują, i szczególnie te pierwsze fejmy, gdzie były obie panie, które ze sobą dyskutowały w sposób niewybredny, no to było już nawet dla mnie, który właśnie ma kawałek o wygodę. I to było, i wielu facetów podchodzi do mnie do tej pory, mówiąc: stary, dzięki. To o to chodziło w tej piosence? A, to nie wiem. Ja myślałem, że o Jeżu po prostu rozjechamy. Okej, okay, no. Więc rozumiesz, więc do tej pory ludzie mi za to, do tej pory faceci mi za to dziękują. I ja uważam, że to była wręcz taka praca u podstaw. To tutaj ja po prostu jestem troszkę tym zażenowany, no, mówiąc najogólniej. A czy ty jako dyrektor sportowy, matchmaker, nie uważasz, że trochę się przyczyniłeś, zestawiając walkę Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem N do tego całego fenomenu, który teraz występuje na polskim rynku MMA? Bo generalnie zauważmy, że to się dzieje tylko w Polsce, prawda? Na taką skalę. Po pierwsze, jeszcze wtedy nie pracowałem w KSW, więc to nie moja zasługa. Niewinny. Po drugie, to też nie był jakiś niesamowity pomysł i coś, co się wydarzyło po raz pierwszy w historii, bo takie jakby ten świat freakowy, gdzieś też pro wrestlingu, w ogóle leżył podstaw MMA, tak? Zapaśnicy profesjonalni, czy ze Stanów, czy z Japonii, walczyli w MMA we wszystkich organizacjach i nawet w UFC zdarzały się takie przypadki. Od Kena Shamrocka przez Lesnara, kończąc na CM Punku, tak? Więc oczywiście u nas to jakoś wystrzeliło i jesteśmy pod tym względem wyjątkiem, ale no po pierwsze, to sorry, to nie ja. Nie wiem, nawet jak to by była zasługa czy wina, to nie mogę sobie jej przypisać. Ale no, na pewno nasz rynek jest pod tym względem wyjątkowy, tak? No mamy już, wczoraj patrzę, mamy chyba z 5 federacji. No właśnie. No nie, to jeszcze może się gala nawet nie odbyła, ale z mamy... Z tą liczbą to bym też nie przesadzał. To znaczy, nie, bo ale jest tak, jest tak. Jest to zapisane. No, Marcin. Fame MMA. Hype MMA, które jeszcze oczywiście nie mieli żadnej gali. High MMA, organizacja, którą promuje Malik Montana. Elite MMA, którą promuje kto? Paweł Jóźwiak, tak? Paweł Jóźwiak, właściciel. No tak, no to z tych czterech tylko jedna zrobiła na razie galę, więc... No, no tak, ale ogólnie ja myślę też trochę, że to wszystko... Nie zapominajmy o gali FFF, która nie jest, można powiedzieć, oscyluje w tych kręgach, ale na razie w tych nie... kryteriach, prawda, również. To zaraz przejdziemy do tego. Czy myślicie, że pandemia i to, że ludzie potrzebują więcej kontentu, powoduje, że ta gleba naszego polskiego MMA jest bardziej żyzna i powoduje, że takie organizacje wyrastają? No może to jest złe, bo nie będziemy mieli potem zawodników. Po prostu. Ja pierwszy powiem. Mogę ja pierwszy? Nie, ja chciałem pierwszy. Po pierwsze, to, że ktoś chce zrobić jakąś galę, to nie znaczy, że jest na nią popyt. Więc no, poczekajmy, po owocach ich poznamy. Myślę, że to nie wynika z tego, znaczy że te organizacje powstają, że to jest jakiś taki trend oddolny polskiego MMA, no, tylko to jest naturalna sytuacja biznesowa. Komuś się
coś udało, inni chcą skopiować też kawałek tortu dla siebie i oczywiście mają prawo tworzyć konkurencję, ale no, od jeszcze od ogłoszenia lub nieogłoszenia nazwy do no jakby zarabiania na tym i stworzenia stabilnego biznesu jest jeszcze trochę czasu. I też nie do końca widzę, jakby to miało się przekładać na to polskie MMA w znaczeniu zawodników. No bo to, że powstają organizacje freakowe, to myślę, że niewiele zmienia w stosunku do zawodnika, nie wiem, Shark Top Team amatorskiego, no bo on i tak nie będzie tam walczył. No tak, ale wiesz co, chodzi o to, że jeżeli jest, wiesz, sam wiesz, było nawet w jeden weekend 5 gal małych. Mhm. I nawet czasami się zdarzało, że masz 3 zawodników na różnych galach w jeden weekend. Teraz tego już nie ma w tym roku. No tak, ale to nie, jest, to nie ma żadnego związku z organizacjami freakowymi, tylko COVID, i zresztą mówiłem o tym już kilka razy w wywiadach, COVID z uwagi na to, że nie można robić gal z publicznością, całkowicie wyciął te małe, lokalne gale, no, które nie mają... Nie są w stanie sprzedać pay-per-view, nie mają transmisji telewizyjnych. Polegają na biletach. Polegają na biletach. No jeżeli tak robisz, jest taka bardzo przecież doceniana organizacja w Międzychodzie, tak? Przemka Kniocha, która co roku robiła po prostu raz w roku dużą galę na tam 3000 osób w Międzychodzie i tam zawodnicy zbudowali swoje rekordy. Kilku pewnie nawet zawodników KSW tam się przewinęło przez taką galę. No i ten Przemek miał bardzo stabilny biznes. Raz do roku we współpracy z miastem robił galę, zapraszał fajnych gości specjalnych. Przychodziło tam, zawsze była full, pełna hala, mimo że Międzychód, no, nawet nie wiem ile to może mieć mieszkańców, tak? Ale z okolicznych miejscowości ludzie przyjeżdżali. No nie jest w stanie w takim roku jak teraz zrobić gali, dopóki nie będzie mógł wpuścić publiczności. To jest duży problem. No bo gdzieś jakby oczywiście KSW, FN, Babylon, Armia robią galę, ale tym miejscem, gdzie zawodnicy do tych gal gdzieś zdobywali doświadczenie, były te lokalne gale i tego nie ma. No, nawet może jeżeli teraz nie czujemy jeszcze tego braku, to go odczujemy za 2-3 lata, kiedy no, gdzieś ci zawodnicy nie zrobili tych rekordów 3-0, 4-0, 5-0. Żeby wejść, powiedzmy, już na te gale telewizyjne, tak? Maciek, co myślisz o tym? Ja w ogóle, mam inną optykę. Ja wierzę bardzo w taką dewizę, że dużo większe szanse powodzenia projektu, niezależnie czy on jest freakowy, czy typowo sportowy, to jest coś, co się tworzy z pasji, w sposób przemyślany, łącząc pewne doświadczenia różnych ludzi i to owocuje później takie drzewo. Natomiast myślę, że te organizacje, które ty wymieniłeś, które nie zrobiły jeszcze żadnej gali, a próbują zawłaszczyć sobie, zresztą jak mądrze Woju zaznaczył, pewien kawałek tortu, są robione na zupełnie innych intencjach. I jeśli to jest intencja małego fiutka, rozumiecie? To nigdy nie wyjdzie. To nie ma szans. Ale to też nie wrzucaj wszystkich do jednego worka. Nie, no, nie znamy tych... No, ale nie kurczę się. Nie znamy tych wszystkich. Ale ci nie wyobraźcie, że te w tych organizacjach będą coraz mniejsze, bo te największe będą już w swoim MMA. No i teraz pytanie rodzi się takie, z jakiego powodu i dlaczego czy ktoś będzie to kupował? No więc o to chodzi. Bo ja na przykład jadąc tutaj, wymyśliłem sobie fajny projekt na galę MMA. Co jest teraz najpopularniejszymi programami? Jakie programy są teraz najpopularniejsze? Para dokumenty. Organizacja Para MMA. Ale co, że tego zatrudniamy z ukrytej prawdy? Tak. Ja na przykład kontra Blondy z 19+. Ale czy walka też będzie para? To będzie para zawodników, tak? Widzisz, dużo odniesień można też do tej nazwy znaleźć. Słuchajcie, świat w tej chwili bardzo optymalizował się na Instagramie chociażby, tak? Wszyscy chcą być instagramerami, influencerami i robić karierę robiąc to. Oczywiście, szczególnie Wojtek. Pojawią się linki do ich. No w każdym razie chcę tylko powiedzieć, że każda ładna dziewczyna musi pokazać pupę, musi pokazać kawałek cycka i po pół roku... Wiadomo, że nikt tego nie chce oglądać. Oczywiście, ale po pół roku dostać również propozycję walki w którejś z freakowych federacji. Myślę, że to jest też taka koniunktura, która w tej chwili ciągnie całe to środowisko, ale podoba mi się, co Woju powiedział, po owocach ich poznamy i tak będzie. W którymś momencie rynek zweryfikuje, powie sprawdzam i sprawdzi tych, którzy mają przetrwać i którzy będą robili biznes, a tych, którzy po prostu odejdą w niepamięć. No tak było zawsze, w każdym biznesie. Co jest z FFF?
Możesz kontynuować swoją wypowiedź, będzie pasowało. Nie, nie zastrzeliłeś mnie, absolutnie. Nie chciałbym jak najbardziej prawdziwie odpowiedzieć. I chyba takim stwierdzeniem, które najbardziej w tej chwili można wypowiedzieć, to, że ten projekt jest przez sytuację, którą mamy, i chyba nie muszę jej tłumaczyć, zaparkowany. Nic się z nim nie wydarzyło, poza tym, że czekamy na dobry i odpowiedni moment. A nawet powiedz mi, bo wiemy jakieś tam rzeczy, niektórych sprawdzaliście, nawet zawodników coś, czy macie jakiś konkretny, jakby, jak wróci mniej więcej moment, kiedy możemy to zrobić, tak, możecie to zrobić? Konie pociągowe. Dokładnie. Macie kogoś, albo już jakieś rozmowy są zaawansowane z tym? I to jest ten moment, kiedy mogę przekazać głos dyrektorowi sportowemu. Nie. Żeby było jasne. Ej, odpowiedz. Nie zastrzeliłeś. Pozwól. Jedziesz. Dla mnie to jest luźne pytanie. Wojsław, dawaj. Zabij. Co jest projekt, który... Sztuka mówienia, nie mówiąc nic. Drugi cytat. Opanowałem do perfekcji. To jest projekt, który w jakimś tam stopniu robiliśmy dla Polsatu i dopóki nie będzie jasnego, zielonego światła, to... A jak ci się takie coś produkowało? To był Polsat. Jesteście firmą jak każda inna, która robi to najlepiej, bo też gale bokserskie produkowaliście, więc to nie jest tak, że tylko tego typu. Jak różni się ten świat rozmowy z tymi ludźmi, nie zrzeszonymi, że tak powiem, ze sportami walki, tylko jakby, nie wiem, piłkarzy, jak Piotrek Świerczewski, jak Marcin N. To też piłkarz? Na pewno lepszy niż wojownik. Jest trochę inaczej, no bo jednak to są ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do pewnego systemu pracy, kontraktów, które jakoś tam są pewną naturalną rzeczą wśród zawodników. No, ale nie powiedziałbym, żeby to było od strony produkcyjno, takiej logistyczno-organizacyjnej, to wykonanie dla kogoś takiej gali nie stanowi dla nas jakiegoś wielkiego wyzwania. Tak? Czy gdyby się zgłosił Paweł Jóźwiak do was, żebyście zorganizowali mój event jako fan, to jest do zrobienia? Bo jako jesteście też firmą, która organizuje, jak mówisz, inne eventy. No to trochę nie pytanie do mnie, tylko do Maćka i Martina, no bo ja wykonuję rzeczy u nas w firmie, jestem pracownikiem. No, jak szefowie powiedzą, że mamy robić taką galę, to ją zrobimy, no ale to jest biznesowa decyzja. To by było ciekawe, co? KSW robi galę. Kogo nie zobaczymy na następnym FFF w studiu. Przepraszam. Okay. Temat oczywiście gal freakowych jest bardzo gorący, ale wróćmy do waszego chleba z masłem, którym są gale typowo sportowe. Wczoraj internet obiegło zdjęcie Mohameda Khalidowa z ręką w gipsie. Co się stało Mohamedowi i kiedy będziemy mogli go ponownie zobaczyć? Wiadomo, że to jest nazwisko, które jest w tej chwili najbardziej pożądanym nazwiskiem w KSW. Kiedy będziemy mogli Mohameda zobaczyć ponownie? Pan niestety odmówił występu w naszym programie, więc... Dziękujemy. Mohamed Khalidow. Kiedy będziemy go ponownie mogli zobaczyć? Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie tam są... To był zaplanowany zabieg, tak? Także nie, że jakiś wypadek. Więc nie rozmawiałem jeszcze z Mohamedem, jaki jest czas rekonwalescencji, ale i tak z uwagi na Ramadan, który wypada w tym roku na ten okres, chyba tam przełom kwietnia i maja. No i tak w pierwszej połowie roku raczej by nie zawalczył, więc on... Czyli się naprawił po prostu? On się po prostu naprawia, korzysta z tego czasu, żeby gdzieś tam zaleczyć jakieś pewne stare urazy, wypocząć psychicznie i planujemy walkę na drugą połowę roku. Ale nie, jakichś konkretów jeszcze w tej chwili nie ma. To słuchajcie, może omówimy jakieś pojedynki najciekawsze z karty walk, bo zaraz jest gala. KSW 59, już 20 marca, dostępny tylko w systemie pay-per-view. Przejdźmy do niej. Cześć Paweł. Zacznijmy od dołu karty. Jason Radcliffe kontra Damian Janikowski. Może też pierwotnie powiedz, czy to jest dół karty? Mam taki challenge dla was mały. Oczywiście to jest pierwszy z dwóch challenge, który dzisiaj na was czeka. Jednym słowem określcie każdego zawodnika z tej karty. Będę mówił po kolei jedno słowo. Dobra. Fajne? Fajne. Jason Radcliffe. Niebezpieczny. Chcesz powiedzieć coś niepoprawnego politycznie? Na pewno. Wstrzymam się. Tutaj zawsze można się wstrzymać. Wstrzymam się przy... Damian Janikowski. Niebezpieczny. Mówisz po angielsku. No? Uczący się. A ja bym powiedział, że sprytny. Krystian Kaszubowski. A twardy. Powiedziałbym, że cichy.
przepraszam, pana Pietrzaka, to powiem, jak ma na imię. Michał Pietrzak. Michał Pietrzak. Michał? Mhm. Tak, zadzwonimy do Kamila Szymuszewskiego. Michał Pietrzak. Może on wie. Michał Pietrzak. Silny. Okej, okay, to może być więcej niż jedno słowo, może być jakiś na przykład powiem, że bardzo doświadczony. Anton Racić. No. Spełniający swoje marzenia. Trudne do pokonania. Mogę teraz jedno słowo określić? Proszę. Wyżyłowany. Tak jest. A ty? Dubrownik. Dubrownik, dobrze. Sebastian Przybysz. Dowcipny. Cudowny człowiek. Chcesz coś dodać? Nie, wszystko to powiedziane. Przepraszam, nie chcę zbrutalizować nazwiska imienia pana Bombardiera. Bombardier. Tutaj trudno mi jednym słowem określić, ponieważ akurat jestem na świeżo... Ale do tego wrócimy. Spróbuj. Spróbuj. Współczujący. Ciekawa odpowiedź. Oraz nasza gwiazda. A jeszcze jest Wojciech. A, Wojciech Wrzesiewski, przepraszam. Bestia. Bestia, pięknie. Mariusz Pudzianowski. Taniu skóry nie sprzeda. Uznajemy. Żaba to piękny ptak, ale skrzydeł jej brak. Nie wiem, czego się to dotyczy, ale miejmy nadzieję, że Mariusz wyjaśni to, kiedy zagościł nas w odcinku. Czy ty chcesz, Mariusz, jakieś określić? Kapitan Polska. Cierpliwy. I kamień ugotowy. Dokładnie. No, jak na koncertach, bym mógł powiedzieć, jedno tanio, skóry nie sprzedam. Oczywiście to nie jest cała karta walk, ale... Jest jeszcze przerażający Michał Wodarek. Przerażający? Dokładnie. Jego przeciwnikiem będzie Darko Stosić. Stosić. Jak określimy Darka? Darko? Ja mogę powiedzieć, że Michał jest rodzinny. Okej. Okay. Dobrze. Darko Stosić. Wstrzymam się od... Doświadczony. Bardzo ładnie. Okej, okay, bo i tak zepsułeś okay. Formułę całego tego challenge. Tak, może przejdźmy do tej karty. Dokładnie, przejdźmy do tej karty. I od razu pytanie, dlaczego Damian jest tak nisko? No właśnie. A gdzie? Według Topologii jest 7 ogłoszonych walk, jest na tą chwilę drugi od dołu. A dlaczego uważacie, że Topologii jest jakimś wyznacznikiem tego... Bo jesteśmy tego typu fanami. Bo jesteśmy nubami. Coś wytłumaczę, bo ja jestem jeszcze z czasów, w których Sherdog był jedyną taką... Bo jesteś boomerem. Wyszukiwarką i jakby miejscem, gdzie archiwizowane są rekordy. I tam faktycznie nawet sam przez wiele lat uzupełniałem rekordy z polskich gal, starych gal. No, poświęciłem naprawdę kilkaset godzin mojego życia, żeby wszystkie stare polskie gale i wyniki z nich były na Sherdogu i wszyscy mieli uzupełnione rekordy. Dziękuję za to. Potem przejął to wasz ulubieniec Dominik Durniat. No i widzimy, jak się skończyło. Sherdog upada. Kto? I tam jakby, żeby dodać walkę czy wyniki z jakiejś gali, jednak były pewne wymagania. To musiało być jakoś potwierdzone, trzeba było przedstawić na to jakiś minimalny dowód, chociażby, nie wiem, relację z jakiejś gali tekstową. Trzeba było się odezwać do organizatora, zdobyć nazwiska sędziów. No, w miarę ktoś pilnował tam tego, żeby to było jakoś uporządkowane i tylko wybrane osoby na pewne regiony na świecie miały dostęp do... wklepywania tych gal. W przypadku Topologii, którego uważam, że w ogóle... Jest oczywiście dodajmy o nieskazitelnej opinii osoby. Uczciwe. Ponieważ słyszałem w przypadkach fałszywych walk dopisywanych do Sherdoga. No, na Ukrainie chyba to normalne, nie? Czy wiesz co, no, nie trudno mi odpowiadać za to, co się dzieje na Ukrainie, czy w jakiś tam... To były takie udawane zaskoczenie. Co można myśli? Już ale myślę, że są gdzieś w różnych rekordach jakieś walki, które się nie odbyły albo były ustawione. No, były walki spokojnie. Wrócimy do tego, ustawiane że, w Pride, więc... Wrócimy do tego w przypadku, jak dojdziemy do main eventu. Ale jakbyś obiecałeś, że będzie można się wypowiedzieć do końca. W tym programie Formuła jest inna. Przerywamy ci, kiedy chcemy. Kończąc temat...
Tapology, tam każdy może sobie założyć konto i dodać wszystko, co chce. I nikt tego nie weryfikuje. Ale tak czy siak, Damian jest nisko jak na siebie ogólnie, bo ja nawet chyba... No nie, no jest trzecią walką od góry, to jest nisko? Trzecią walką od góry jest? Tak. Słyszałem, no mówię, to jest innego... Ale może byście... Tak przed programem się przygotowali i weszli na stronę KSW. Przygotowaliśmy się, spędziłem całe 5 minut. Nie mogę wejść, załadowane serwery. Wszyscy wchodzą i nie mogę, ładuje mi. No. Na chwilkę mu się hejter włączył już. Dobrze, ale no w ogóle jak już rozmawiamy o Damianie, co sądzicie o tym starciu z Jasonem Radcliffe'em? No, to jest walka w ogóle, której chcieliśmy doprowadzić wcześniej, ale Radcliffe był kontuzjowany. I gdyby nie to, pewnie już był rywalem Damiana w poprzedniej walce, czyli w październiku. No tak też się umówiliśmy z Damianem, że to jest ten moment, żeby jednak zrobić takie drugie podejście, żeby dać mu jeszcze trochę czasu, nie rzucać go kolejny raz na Michałów, Materlów tego świata, tylko no, przeciwników, powiedzmy, z rosnącą trudnością, ale tak, żeby też mógł w tych walkach pokazać, że się rozwija. Myślę, że ważną dla niego walką w tym kontekście była walka z Gustafsonem. No i to jest kolejna walka, to jest naprawdę solidnej klasy angielski zawodnik, no, który walczył o pas Cage Warriors z Oskarem Piechotą, tak? Po czym Oskar po tej wygranej dostał kontrakt w UFC, więc no myślę, że taki dobry papierek lakmusowy. No jeżeli Damian go przejdzie, to będzie gotowy już na topowe nazwiska w KSW w tej wadze, a no, jeśli nie, no to znowu cofa się i od nowa będzie musiał budować się w tej kategorii. Także no, taka walka w stylu sprawdzam, gdzie... Gdzie on jest? W którym miejscu jest w tej chwili Damian? Dla przypomnienia i dla widzów, którzy dopiero zaczęli nas oglądać, Jason Radcliffe jest znany z bardzo bliskiego pojedynku z Antonim Chmielewskim na gali w Londynie, tak? No, to był kontrowersyjny werdykt według niektórych. Na pewno nie według Jasona. No to była bliska walka. Mogła iść w obie strony. Nie, też nie widzę jakiejś specjalnej kontrowersji przy tak równych pojedynkach. To Maćku, następna walka. Tak, dajmy się po prostu Maćkowi teraz powiedzieć, bo to będzie wam dawać po jednej walce. Bo ale spokojnie, ja tylko powiem a propos Damiana, uważam, że jest bardzo taki wdzięczny facet do promowania jego walk. Wiecie, to jest gość taki nieustępliwy, który pokazuje ten taki prawdziwy charakter wojownika. Nie tylko w klatce, on żyje sportowo i bardzo o to dba, więc uważam, że w ogóle to jest... W ogóle temat jest olimpijczykiem. No to na pewno już jakby wycisnęliśmy z niego, to wszyscy wiedzą, że jest olimpijczykiem i on sam udowodnił, że sportowo jest fantastycznym facetem. I to jest nie, w sumie dla mnie nie ma większego znaczenia, z kim Damian walczy. On zawsze wkłada w to 100%. I bardzo fajnie, ma tą samą świadomość, fajnie mówi się, fajnie się wypowiada, to wszystko buduje jego zbroję. Nie? Super. Krystian Kaszubowski kontra Michał Pietrzak. Czy to jest, w ogóle zapytam tak, czy to jest eliminator do walki z Roberto Soldiczem? My raczej rzadko się zdarza, że oficjalnie ogłaszamy czy ustalamy, że jakaś walka jest eliminatorem. Czy to jest potencjalny eliminator? Nie wiem, no to wszystko zależy od zawodników. No uważam, że to są naprawdę dwaj czołowi zawodnicy w tej wadze w Polsce, w półśredniej. Obaj mają już za sobą walkę z Soldiczem. No, Krystianowi poszła trochę gorzej, ale jednak no, też się odbudował już po niej dwoma zwycięstwami. Szczególnie to ostatnie nad Jakubem Kamieniarzem było bardzo takie dominujące. A Michał znowu no, też się odbudował jednym, ale też bardzo szybko wygranym i efektownym pojedynkiem. No, takie walki lubię właśnie zestawiać i oglądać. No, zawodnicy mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o swoją karierę, ale widać, że jakby na fali wznoszącej. No i jeden zdecydowanie przybliży się do tego upragnionego rewanżu, a drugi na pewno się oddali. Tak? To ja lekko uściśle do ciebie pytanie. Czy uważasz, że zapasy Michała Pietrzaka to będzie za dużo dla obron Krystiana? Ponieważ Krystian jest znany z bardzo mocnego nokautującego ciosu, a Michał Pietrzak jest naprawdę bardzo uznany z wysiłkiem. Wiesz, który jest Michał, a który Krystian? Więc akurat tak wiem. Nie, Woju troszkę zabrał mi to, co ja bym powiedział szczerze. Dlatego uściśliłem się. O tą walkę odpowiedziałbym, że super jest oglądać i gadać o walkach, których naprawdę i też wam, którzy zdecydowanie więcej wiedzą o sporcie, jeśli chodzi o MMA ode mnie, że ja, i wy, i ja nie potrafimy wskazać zwycięzcy tego pojedynku. Nie można nacisnąć guzika o tak. I to jest super. To jest jakby kwintesencja tego, co ten facet robi. I to jest fajne. Natomiast jakbym miał powiedzieć tak, co czuję, to
myślę sobie, że ja lubię tych zawodników, którzy nic nie mówią, tylko robią roboty, i to jest właśnie Krystian Kaszubowski, on jest cichusieńki. Czyli odwrotnie jak Marek. Gdyby nie był tak umalowany, to pewnie bym się zaczerwienił. Ale nie, to jest moje zdanie, chociaż faktycznie tak jak Damian i tak samo Michał jest gościem, który przeszedł już swoją drogę, tak, i ciężko pracował, więc to tutaj jest super walka, no po prostu nie wiemy, kto zwycięży. No, nie, trudno to przewidzieć. Tak jak w każdej z walk na karcie. No ja wiem, ale tylko na pay-per-view 20 marca. A słuchaj, spędziłeś trochę czasu z Bombardierem w Senegalu. Co tak. Powiesz o tej walce, bo tu na pewno będziesz miał coś więcej do powiedzenia. Takiego od środka. Nie wiem, maluszków. Jest w formie. Zrzuciłeś parę kilo? Spojrzał. Ale on i tak ma złą kolejność. Zrobił tak. Przepraszam. Zrobił tak, tylko żeby pokazał deskę. Pokazałem i od razu do Bombardier. To masz bardzo dziwne. Słuchajcie. To są dziwne zapytania. Chodzi mi po prostu o to, że byłeś w Senegalu, a to jest postać w Polsce nieznana. No to myślę, że wiesz, jakieś fajne backstage'owe rzeczy. Znaczy tak. Przepraszam, no, muszę coś dodać. Nie tylko ja, ale większość fanów pomyliła Bombardiera z Rugiem, walczącym dla organizacji azjatyckiej, bardzo mocnym zawodnikiem o bardzo podobnej aparycji i również wywodzącym się z senegalskich zapasów. Ty pewnie kojarzysz. Tak. Tylko od mojego kojarzymy. To odpowiem na pytanie. To była podróż... w której właśnie wykorzystałem tą swoją wrażliwość, ponieważ Bombardier, jego Usman, tak ma na imię, Usman jest facetem, który z całą pewnością jest mistrzem w swojej przestrzeni, czyli w tych zapasach senegalskich. Jest poziom rozpoznawalności tam na miejscu w Senegalu jest taki, że po raz pierwszy chyba na zdjęciach wyjazdowych ja miałem problem, żeby zrobić zdjęcia. To znaczy po 15 sekundach, jak pojawialiśmy się w miejscu... Nie mów, że bałeś się wyciągnąć telefon, bo bałem się o materiał po prostu, ponieważ gdzie się nie pojawiliśmy, tam w ciągu 15 sekund było 100 osób, tłum ludzi, którzy chciały sobie z nim zrobić zdjęcie. Jest facetem, zdecydowanie osiągnął wszystko już w swojej przestrzeni sportowej w Senegalu. No i teraz czas na jakąś taką karierę international. Natomiast to, co zobaczyłem w Senegalu, z jednej strony mnie zbudowało i dlatego powiedziałem, w naszej grze użyłem tego słowa a propos jego osoby, bo żyć tam i trenować tam i osiągać takie sukcesy w takim miejscu, to zdecydowanie wyżej zawieszona poprzeczka niż powtórzyć ten sam sukces tutaj, u nas w Polsce. Czyli on jest legendą tych senegalskich zawodów, nie jest jednym z wielu po prostu. Są dwie osoby w Senegalu najbardziej znane. To jest prezydent Senegalu, a na drugim miejscu jest Usman. Więc żebyście zrozumieli, jak bardzo jest popularny. Ja mam pytanie do Wojsława. Słuchaj, jak jest on tak popularny, rozumiem, że tam będą mogli oglądać tą walkę. Czy jego wypłata jest podobna na przykład wypłaty Pudziana? Chodzi mi o to, że jeżeli on jest naprawdę tak tam znany, to czy ludzie będą wykupywać tam dla niego te pay-per-view i czy jego wypłata jest naprawdę duża, na przykład od razu po Pudzianie na tej karcie, czy ona jest, można powiedzieć, taka jak Marcina? To poczekaj, zanim on odpowie na twoje pytanie, to powiem wam, że średnia pensja w Senegalu, średni dzień pracy w Senegalu to jest około 25 zł. Mhm. Żebyście rozumieli też, jaka jest przekładka. Tak. Czyli jak w filmie Eurotrip, gość rzuca kelnerowi centa, a on mówi, że wybuduje sobie swój hotel. Spokojnie możesz już to wejście wybudować, tak. To jak to tam, Wojsław, jest z tą kasą? No, tu musimy wziąć pod uwagę jednak tą różnicę poziomu życia, aha, nawet w Polsce. Wiadomo, że też nie jesteśmy najbogatszym państwem na świecie, a jednak tam. No, nie jest to wypłata porównywalna z wypłatą Mariusza, no, ale też nie jest najniższa na karcie. No gdzieś tam... No powiedz to. Pomiędzy. Pomiędzy. Okej, okay, może przejdziemy do... Nie, przepraszam, bo jeszcze to coś odnosi się. Ale no też jakbyście troszkę się przygotowali do programu, tak, byście wiedzieli, że... Ja się bardzo przygotowałem i teraz cię zaskoczę. Ja wiem, ile tam były całkiem... W senegalskich zapasach w latach... Trzeci raz na bardziej 90. czy początkach 2000. były naprawdę wysokie wypłaty, ale gdzieś tam też ten rynek się trochę załamał z pewnych względów do końca... już jakby, których nie znam, no i jakby... Jakbyś doczytał to, co TJ napisał, byś wiedział. Przepraszam. Będąc trochę adwokatem diabła, wiadomo, że KSW jest głównie kierowane na polski rynek lub europejski.
Będąc trochę odpowiedzialny za Wojciechowa, który jakby nie umiał tego brać słowa. Tak, ale żeby było jasne, my nie zatrudniliśmy Bombardiera, żeby sprzedawać pay-per-view w Senegalu. No tak, ja wiesz, tylko wiesz mi, co chodzi, tylko szukaliśmy taki... ciekawego rywala w podobnym ostatnie wieku do Mariusza. A jak przy okazji zyskamy dzięki temu zainteresowanie wśród Senegalczyków, nie tylko tych z Senegalu, ale tych mieszkających we Francji, w Wielkiej Brytanii, nawet w Polsce jest jakaś... Duża mniejszość, tak. Twierdzi, że się nie przygotowaliśmy. Przeczytałem dużo na temat Bombardiera i bardzo dużo wyczytałem, że ludzie twierdzą, że i przynajmniej jedna z jego walk była ustawiona. Ale kto tak twierdzi? Bo ja widziałem... Podobno jego przeciwnik. No tak, no ale podobno tam krąży screen w internecie, gdzie nawet nie widać, kto pisze i tam gość pisze, że dostał... Znaczy nie wiadomo, kto pisze, że dostał $1000 za to, że się podłożył Bombardierowi. Tak? Jakbyście sprawdzili, kto był jego rywalem w tej... W ogóle to jest zabawna historia z tą walką, bo tam organizator chyba nie miał nawet kasy, żeby Bombardier przyleciał z trenerem, a jemu tak zależało na walce, że zgodził się i poleciał sam. No to trochę trudno mi sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji jeszcze tam był jakiś cash na to, żeby... To jest w ogóle, jego rywalem był jakiś bokser, walk na gołe pięści, żeby senegalski zapaśnik, tak utytułowany, który ma 2 metry i waży 140 kilo, w ogóle jakimś absurdem jest myślenie, że musiał przekupywać swojego rywala, żeby z nim wygrać. No. Absolutnie, ja również nie wątpię w jego... To chciałeś udowodnić. To było duszne. Chciałem się po prostu zapytać, co dyrektor sportowy myśli na ten temat. To co, może przejdziemy do challenge numer 2? Zanim przejdziemy do challenge, chciałem jeszcze wrócić na chwilę do poprzedniej walki i do tego niesławnego zajścia, które nastąpiło po walce Poprzedniej gali. I Jurisicia. Poprzedniej gali, tak. Tak powiedziałem, a co powiedziałem? Powiedziałeś walki. Przepraszam, poprzedniej gali. Czy te kary, które wprowadziliście, są ostateczne, czy myślicie, że możecie je trochę złagodzić? Mam na myśli tutaj głównie Abusa Magomedowa, który dostał bodajże ban na pół roku od walk w KSW, również zawodnika KSW, tak? Który był w narożniku Musajewa. I dokładnie nie analizowałem aż tego zajścia, prawda? Nie widziałem, kto kogo kopał, kto na kogo pluł i kto kogo uderzał. Widziałem tylko początek, prawda? Gdzie Jurisic dotknął twarzy Iwana. Ja powiem znowu z punktu widzenia ludzkiego, bo Wojciechow jakby jest przecież człowiekiem, który on podejmuje decyzje. Ja tylko widziałem, co się wydarzyło jako widz. I to, co w tym sporcie mi się podoba, bo mogłem to powiedzieć podczas pierwszego pytania, to jest kwestia tej kodyfikacji przestrzeni sportu, który jest taki, bym powiedział, bardzo dynamiczny, spontaniczny, nie chcę użyć tego słowa. I dla mnie facet, który jest naprawdę już na wysokim poziomie, mówię tutaj o Szamilu, jest super zawodnikiem, świetnie się bijącym, posiadającym naprawdę duże skillsy, popełnia, znaczy zachowuje się w taki sposób po tym, jak już jest ogłoszony werdykt. To jest dla mnie to jest po prostu, nie chcę użyć brzydkich słów, ale jest to nie, to się nie powinno wydarzyć nigdy. A to, jakie kary za to zostały nałożone, to już jest zupełnie inna kwestia. Chciałbym, żeby jasno wybrzmiała sytuacja. Jeśli dochodzisz do KSW i walczysz w takiej walce i zachowujesz się w ten sposób i ta cała dynamika tej sytuacji, która się tam dzieje, świadczy o twoim niezrozumieniu, o co chodzi w tym sporcie. Co trudno mi przełknąć. A jakie są kary, to już jest kwestia zupełnie inna. Ja to z drugiej strony na to patrzę. Ja lubię dymy. Szanuję to, ale ja tylko wyraziłem swoją opinię na ten temat. Tak? Że ale dla mnie to jest... Jedyne, co mnie zaciekawiło i mam bardzo podobne przemyślenia, to to, że Jurisic powiedział, że myśli, że Szami chce go przytulić. I to samo pomyślałem, tak. Podchodzi do niego, no i coś takiego. Potem łapie go w pas, pach, owala i zasypuje go czasami. Spryszne. Że tak powiem, taki przyczajony tygrys, ukryty smok. A jak było, Wojciechu, z tymi, tak naprawdę, jak jest z tymi karami może? Bo jak było, to wiemy, ale a jak jest teraz? To one zostały trochę... Jakby... Nic się... Znaczy to w ogóle nie ma... kary, żeby było jasne, przyjaźnie, nie ja je ustalałem, tylko tak, ale czy one są podtrzymane po prostu? Tak, nic się aha w ich kwestii nie zmieni. Okay. Nie sądzę, żeby się zmieniło. No, też, no, po coś są. No, nie po to je ogłaszaliśmy, no żeby potem się z nich wycofać. Cieszę się, że to ustaliliśmy. Możemy przejść do challenge'ów. Przejdziemy do challenge'ów. Który pierwszy?
gagaty. Za bardzo się śmiejecie. Widzę, że ten challenge jest waszym komikiem. Nie, w zasadzie całe to spotkanie... Nie, przepraszam. Mamy... Ja chciałem tego challenge'u nie robić, ale kogoś go przyjął. Nie, będziemy zakładać kasku. Nie, zobacz. Tyle osób by zakładało na to. Myślisz, że coś się zgodzi dżentelmeni. Tam na pewno nie odkażamy. Na pewno nie odkażamy. Twój człowiek jest zdalnie higieniczny. Załóżcie lekkomicę, że ja super, super. Wojsław. A pogramy w kosza? Wojsław. Tak. Ogląda. Nie, tylko muszyni grają u was w programie w kosze, nie? Co myślisz? Co masz na myśli? Nie znam takie. Zastanówcie się w domu. Koszykówka to jest... Biali nie potrafią skakać. W każdy może zagrać. Ja również grałem w koszykówkę. Strasznie się uważam. Trudno uwierzyć, ale ja też. Nie, właśnie nie. Ty na centrze, mi taki wygląda. Obitoliłbym was jeden na jeden. Skoro odpuściliśmy challenge, mamy jeszcze parę minut na pozwolenie, bo po prostu zarezerwowaliśmy trochę czasu na pomoc ze ściąganiem z tego kasku. Okej. To miłe. A nie, jak ten wasz poprzedni gość załóż sobie pas. Tam siedział ze z pasem. Ale nie, miał, mógł go wygrać, jeżeli odpowiedziałby na wszystkie pytania z quizu. Dokładnie. To mógłby go zachować. Mógłby, potrafił się bić, to mógłby go wygrać. Czyli jesteś zainteresowany archetypem? Mamy piękny nagłówek. Zapiszcie to. Mam takie pytanie, Maćku, do ciebie. Dawaj. Każdy chyba, kto cię obserwuje, a wielu znacie z twojej, od jeszcze twojej kariery rapowej, bo to było dawno przed karierą Young Multich i innych YouTube raperów. Yes. Zauważył twoją przemianę. Dużo zrzuciłeś. Czy ta przemiana jest na potrzeby filmu? Najnowszego filmu Maćka Kawłowskiego, który w kinach pojawi się już pod koniec 2021 roku. To jest tak. Ale zobaczcie, jak świat się zmienił. Skoro nam zapłacili, musimy ich promować, tak? No tak. No. Wiesz co, nie, odpowiedź brzmi nie. Gdzieś tam dotarłem do dna swojej wagi i postanowiłem... Może to będzie banał, ale prawdziwy. Gdzieś, wiesz, bardzo kocham moją córkę i chciałbym spędzić z nią więcej czasu, niż posiadałem tłuszczu na sobie, więc szukam takiego, szukam zdrowego balansu. Kiedyś mi to trochę inaczej wyjaśnił. Pamiętasz? Tak, ale w ogóle świetnie się czuję i każdym grubasom polecam, żeby ruszyć w Dubsko. Skończmy to. Chciałem zapytać wprost, czy wystąpisz w nowym filmie Maćka Kawałowskiego? Tak, wystąpię w nowym filmie. Ja kiedy zapytałem o to, czy Maciek da mi jakąś rolę, powiedział: Marcin, tam będzie jedna bardzo fajna scena seksu. Twój bohater. Będzie się tam rodził dopiero. Się rodzi z tej sceny. Więc może piąty tak zostałem zamieciony. Tak szybko zostałem zgaszony. Ja się podpaliłem. Nie. Ale jedna osoba z polskiego załatwiła sobie rolę. No. To wiecie się wkrótce. Nie chcę wiedzieć kto, bo będę go nienawidził jeszcze bardziej pewnie niż go nienawidzę. Tym zakończmy nasz wspaniały odcinek. Czy chcecie jeszcze coś powiedzieć swoim fanom, pozdrowić kogoś, zaprosić na przykład do wykupywania pay-per-view gali KSW 59? A dlaczego w ogóle nie pogadaliśmy o Janku? Bo wszystko zapytałeś, a dobrze. W sobotę jest najważniejsza walka. Jako, że dzisiaj mamy... Myślałem, że nie gadamy o UFC. Przepraszam. No właśnie, zapłaciliście nas za to, że byśmy gadali tylko o fejmie. Ale było na kartce, widzę, po prostu zapomniałeś, tak? Jako, że dzisiaj mamy rozszerzony skład, rozszerzymy też trochę czas naszego odcinka. Prosimy Budki o dodatkowe 3 minuty. O szybkie typowanko? Typujmy walkę Janka. Coś i tak wytniemy z tego programu, więc spokojnie, zmieścimy się. Typy na walkę Janka. Stawki, że się nie przygotowaliśmy, na pewno będą wycięte. Bardzo zabawne. Po kolei, panowie. Dajesz. Typy na walkę Janka. Jak ta walka przebiegnie? Będę szczery, podsłuchałem, jak gadali chłopaki w pracy. Nie, tak naprawdę myślę, że Janek wygra przed czasem. On jest gotowy na to, żeby wygrać. I nie ma, a mnie aspekt sportowy, oczywiście to dla Janka ma ogromne znaczenie. Zdaję sobie, że Adesanya jest przekocurem. Natomiast myślę, że Jasiu ma ten drive. Dostał od świata to zapewnienie. Energię. Mogę. Ma to energię. Jak on to usłyszy po tym gongu, jak nie będzie słyszał gonga, tylko to możesz, Janek. Uważam, że ma wszystkie argumenty, żeby po prostu go zbić. Miejmy nadzieję również, że Janek usłyszy twoje typowanie. Ponieważ odcinek będzie mi to. Jestem z Jankiem w kontakcie. Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy, KSW. Ja myślę, że już jedna rzecz taka bardziej
trochę emocjonalna, tak jak Maciek, to faktycznie Janek w ogóle jest takim gościem, na którego ten świat oddziaływuje bardzo mocno. I on na przykład jak trenował gdzie indziej, to energia mu się nie podobała i też to potem miało przełożenie w tych gorszych występach. A fakt jest taki, że teraz znalazł to swoje miejsce na świecie, nie tylko jeżeli chodzi o klub, ale też o kwestie pozasportowe i te sportowe, i jakieś finansowe. Wszystko ma ułożone i to jest to, co na pewno działa na jego korzyść. A od takiej strony czysto sportowej, no myślę, że jakaś... No nie trzeba być jakimś super specjalnym MMA, żeby wiedzieć, że Adesanya pewnie słusznie jest faworytem. Pewnie jest większa szansa, że jeżeli on wygra, to na pełnym dystansie po prostu będzie nieuchwytny dla Janka, będzie się lepiej poruszał. Janek nie jest mistrzem poruszania się i szybkości na nogach, jest mistrzem mocnego uderzania. I jak już po prostu kogoś Polski złapie, siły. Tak. Legendarnej Polski to no, i jakby taka rozdzielenie tych szans, że Adesanya przez decyzję Janek przed czasem, myślę, że jest dość sensowne. To, co mnie tutaj dodaje taki jeszcze aspekt dla Janka, no to jest fakt, że to będzie ta mniejsza klatka w tym studiu UFC Apex, co no, powinno być i Jankowi będzie łatwiej go złapać gdzieś pod siatką, przytrzymać, może obalić. W parterze Janek, jak się przecież na niego wsiądzie, no to ta przewaga i jego umiejętności warunków fizycznych powinna tutaj nawet może i pozwolić mu zakończyć walkę przed czasem w parterze. No i też wiadomo, że no trudniej będzie Adesanie uciekać w mniejszej klatce, tak, przed Jankiem. Także no, bardzo bym chciał i tak pod skórą czuję, że Janek to wygra, ale no też zgadzam się z kursami, no, że to jednak Ugarz, że wiem, że wyrywasz się, żeby dać swoją predykcję tego pojedynku. Już dam na Twitterze. Więc no, również. Nie. Tak, ja myślę, że Janek wygra przez Grand Slam w drugiej rundzie. Ostatnią walkę z Reyesem wytypowałem idealnie. To jest, więc, czyli w drugiej rundzie przez knockout, przez TKO, tak zrobiłem i tak było. Teraz Grand Slam pan. Myślę, że po prostu Janek go sfrustruje, Adesanya wpadnie, nadzieje się, pójdą na dół i go obije po prostu. A ja zgadzając się z przedmówcami, dodam tylko, że według mnie jedynym zagrożeniem dla Janka są niskie kopnięcia Adesani. Mam przecieki z jego obozu, że taki może być game plan. Oglądając walkę z Sokoju na KSW, jaki to był numer? 15. Przypomnij? Bardzo dobrze. 15. KSW 15. Okej, panowie, tak? Panie i panowie, dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami, spędziliście z nami ten czas. Chcemy wszystkich zaprosić do wykupywania pay-per-view KSW 59 na pay-per-view. Ale my sobie radzimy, nie musicie nam pomagać. Dobra, z nami dyrektor sportowy Wojciech Rysiewski, pomagaj. Yes. Creative manager Maciej Łuczkowski. I my. Łukasz Zaborowski, Zombie Boy. Polish Zombie Boy. Łukasz Zaborowski. Przepraszam. Proszę. Jeszcze raz. Byli z nami Łukasz Zaborowski i Marcin Brzosek. Żegnamy się z wami.